dystansie oceniony jako o galopo dobrym potencjale 8,2. Chęć współpracy z jeźdźcem 8 i predyspozycje do WKKW 7,9. W stronę przeszkody numer 3 zmierza właśnie Waterloo pod Kamilem Reinertem. Waterloo to ogier szlachetnej półkrwi wyhodowany przez pana Mariusza Grabowskiego. Jego właścicielką jest pani Paula Mańczak. Wynik po ujeżdżeniu konia Waterloo to 7,7 punktu bonifikacyjnego. I koń ten przeskakuje właśnie siódmą przeszkodę. Waterloo to ogier po Korofino od Wisła po Izium. Wynik z próby terenowej konia Kamerun dośrodkowanego przez Tomasza Pastwę to 15,9 punktu bonifikacyjnego. Waterloo i Kamil Reinert zbliżają się do 13 przeszkody ustawionej na górce. Waterloo zbliża się do ostatniej przeszkody. Przypomnę, że jest to koń hodowli pana Mariusza Grabowskiego, a jego właścicielką jest pani Paula Mańczak. Czas konia Waterloo to 3 minuty i 43 sekundy.